Cześć! Dziś ponownie zabieramy Was w Tatry Zachodnie. Ruszamy z Kir Doliną Kościeliską i po około 15 minutach docieramy do rozwidlenia szlaków, gdzie wybieramy ten czerwony prowadzący na Ciemniak. Za mostkiem rozpoczynamy dość długie, mozolne podejście na szczyt. Wędrując po kamiennych i drewnianych stopniach, dość szybko zyskujemy wysokość. Szlak na tym odcinku prowadzi głównie przez las, ale trafiają się też miejsca z widokiem. Osiągając 1300 metrów nad poziomem morza, wychodzimy na polanę Upłaz. Stąd pięknie prezentuje nam się Kominiarski Wierch. Za polaną nachylenie ponownie wzrasta, a szlak wyprowadza nas ponad granicę lasu. Od tego momentu widoki towarzyszyć nam będą aż do samego szczytu. W dole, po lewej, ukazują nam się kotły małej i wielkiej świstówki. Co ciekawe, jakieś 200-250 metrów pod nami znajdują się korytarze jednej z największych jaskiń w Tatrach, jaskini Miętusie. Po nieco ponad 2 godzinach docieramy do Chudej Przełączki, gdzie postanawiamy zrobić sobie krótką, regeneracyjną przerwę, podziwiając przy tym panoramę Tatr Zachodnich. Stąd do szczytu pozostaje nam około 50 minut. Ruszamy więc za kosami na grzbiet Twardego Upłazu. W dali dostrzegamy krzyż na szczycie Giewontu. Z tej perspektywy w ogóle nie przypomina on śpiącego rycerza. Natomiast nieco dalej, przed nami wyrasta efektowna północna ściana Krzesanicy. Około 3 godzinach mozolnego podejścia dotarliśmy na Ciemniak, czyli pierwszy z czerwonych wierchów. A teraz zmierzamy na Krzesanicę. Wędrówka przez czerwone wierchy jest bardzo przyjemna. Na całej długości nie spotkamy żadnych trudności, nachylenie terenu jest optymalne, więc o zadyszkę raczej będzie ciężko. Szlak ten jest bardzo widokowy, ponieważ cały czas idziemy grzbietem, a wokół brak jest wyższych szczytów. Nim się dobrze rozkręciliśmy w marszu, osiągamy drugi szczyt, Krzesanicę, czyli najwyższy na całych czerwonych wierchach. Mimo braku tabliczki trudno go pomylić, ponieważ wita nas charakterystycznymi kamiennymi kopczykami, których jest tu mnóstwo. Warto dodać, że Krzesanica jest najwyższym w Polsce szczytem wapiennym. Ze szczytu schodzimy w kierunku Litworowej Przełęczy, znajdującej się nad kotłem Dolinki Litworowej. Z Przełęczy na Mały Łączniak wchodzimy po bardzo łagodnym zboczu. Nazwa szczytu wywodzi się od Doliny Małej Łąki, nad którą góruje.
Z widokiem na Giewont ruszamy w stronę ostatniego czerwonego wierchu, jakim jest Kopa Kondracka. Tym razem musimy się nieco bardziej obniżyć, ponieważ schodzimy do najniższego punktu na całym grzbiecie, którym jest Małołącka Przełęcz. Podejście jest już formalnością i po około 30 minutach wędrówki z Małołączniaka docieramy na Kopę Kondracką, najniższą z całej stawki czerwonych wierchów. Na kopie moglibyśmy zakończyć wycieczkę szczytami i zejść w kierunku Kondrackiej Przełęczy, a stamtąd na przykład do Doliny Małej Łąki, czy też bezpośrednio do Kuźnic. Jednak korzystając z tej pięknej pogody, ruszamy dalej w stronę Kasprowego Wierchu. Odcinek między Przełęczą pod Kopą Kondracką a Kasprowym Wierchem to zdecydowanie najfajniejszy i niezwykle widokowy fragment dzisiejszej wędrówki. Cały czas idziemy główną granią Tatr, trawersując zbocze Suchego Wierchu Kondrackiego, aż docieramy do miejsca, skąd doskonale widać Suche Czuby. Na ten odcinek czekaliśmy cały dzień. Północna strona charakteryzuje się przepaścistością i licznymi urwiskami, natomiast strona południowa to łagodniejsze stoki porośnięte murawą. W niektórych miejscach trzeba użyć rąk, by wejść po skałkach. Południową stroną trawersujemy Goryczkową Czubę i Goryczkowy Pośredni Wierch. Dzisiaj trochę mniej nagrywam, bo dużo ludzi na szlaku, a jakoś tak mi się nie chce. Chyba ta natura introwertyka. Powiedz, że się cieszysz widokami. Oj tak, no pięknie jest. No, idziemy najładniejszym odcinkiem między Kasprowym a Kopą Kondracką. W sumie to najlepszy odcinek na całych Czerwonych Wierchach. No, dokładnie. To chodźmy. Kasprowy wzywa. Od Goryczkowej Przełęczy nad Zakosy czeka nas ostatnie podejście na Kasprowy Wierch. Korzystając z okazji, że na Kasprowy Wierch dojeżdża kolejka, kupujemy bilety i ruszamy wagonikiem w dół. Zaoszczędzony czas oraz siły wykorzystamy następnego dnia podczas wycieczki na Świnicę.
I już teraz gorąco Was zapraszamy na kolejny tatrzański odcinek ze Świnicą w roli głównej. Do zobaczenia!